Witam na mojej farmie wszystkich zgromadzonych. Dawno mnie tu nie było, ale jestem, żyję, oddycham. I tak, no stwierdziłem, kamerka już w miarę naprawiona, bo trochę ją tam podreperowałem, mówię wam, coś nagram. Sektor uprzedzam pytania, już jest dotarty, był na dotarciu, z beczkowozem jeździł. Ja tutaj zacząłem w poniedziałek kultywować, to jest niecałe chyba 3 hektary bodajże kawałka. Tu całe łączne, tam jest 12-13 hektarów w kawałku, ale ten cały łącznie z żytem i przeżytem bodajże tam chyba jest, no, przeżyto. A tutaj uprawiam pod kukurydzę i pod owiec. Stwierdziłem, że wam nagram tak na szybko vloga, że wracam, znaczy, że żyję, że wszystko ze mną dobrze. Nie było mnie, bo wiadomo, tam robota, po robocie do domu, na budowę, budowa domu i tak dalej, no pierdolety, wiadomo. Trzeba w życiu się ustawić, jak to mówią. Tutaj chciałbym pozdrowić Patryka, który pewnie ogląda, który użyczył mi tutaj kultywatora, którym sobie mogę tutaj porobić. My jesteśmy w trakcie budowy kultywatora, też pewnie się jakiś filmik pojawi. Jest to taki mały kultywatorek, nie wiem ile on tam będzie miał, 2,5 metra. Albo no, coś koło tego. My składamy właśnie taki do 3,7 czy 3,8 metra bodajże. Już tam materiały, wszystko jest, tam też pewnie filmik może się pojawi niedługo. Jak będziecie chcieli oczywiście. Teraz kosiarkę składamy. Kosiarkę tę bębnową. No, bębnową. Składamy też 20 metra ma kosiarka, bo tam tata gdzieś tam wyhaczył okazję, kupił. O, tu do sąsiada już na pole. No, tata wyhaczył okazję, kupił. 20 metra, ale do remontu oczywiście. I tam też jesteśmy w trakcie już renowacji, że tak powiem. No, wiadomo, takie odświeżenie tego, żeby to jakoś tam wyglądało, bo takie zajechane było. Nie wiem, czy uda mi się to do sezonu sianokosowego, trawowego, czy uda mi się to poskładać, bo jestem na razie na etapie kończenia malowania, że tak powiem. Wyjdę wam tutaj, pokażę ten kultywator. No, jestem na etapie kończenia tutaj malowania. I co? I zetorek pyka. Trochę brudny, wiadomo, bo pracuję. Ale jest. Tutaj taki kultywatorek. Tutaj mu już w zeszłym sezonie mu tu założyłem lampy LED-owe. Jak widać, jedna, druga. Tak samo są do góry. Te do góry już były. No i tutaj jeszcze na kabinę założyłem, silnik ładnie pracuje, no i też z nudów taką sobie kółeczkę tutaj poskładałem z profilka, kto mnie tam na TikToku śledzi, ogląda, to ten wie. Tutaj włączane lampy, ale jeszcze nie jest to podłączone, będę się za to dopiero brał w międzyczasie. Tak jak mówiłem, ta budowa, kurde, robota do 17. Po robocie tutaj albo do miasta na zakupy, albo tutaj robota w polu. Także się dzieje się. No, a tutaj sobie uprawiamy, no. Nie ma jakiegoś tam gwałtu na te siewy. Mamy dopiero 7 marca. Przepraszam, 6 marca. Bo w piątek urodzinki. Także wszystkiego najlepszego dla mnie. No, 22 lata kończę, jakby ktoś pytał. Niestety, bądź niestety, ale człowiek jeszcze młody, wiadomo, tyle życia przed nim. Tutaj trochę te szyby takie upaćkane, ale co zrobimy? No, kurzyło się w poniedziałek, jak jeździłem, się kurzyło. Nic nie zrobimy. Nic za to nie możemy. Wracając do tej półeczki, no jak będę miał czas, to ją tam podłączę. Bo tutaj do góry będę likwidował tą półeczkę, będę zakładał radio, nowe głośniki. I wiadomo, żeby sobie umilić pracę i trochę odświeżę te wnętrze. Też będzie lepiej wyglądało, ładniej, przyjemniej będzie się pracowało. No i na drugi rok,
za zimę. W planach mam odrestaurowanie tutaj wizualne tego Zetora. Bo no, lakiery, wiadomo, kosmetyka. Żeby też się ładnie prezentował. Bo malowany ostatnio był tam 10 lat temu. Znaczy malowany, też odświeżony, nie? Ale ta farba była taka do pi, za przeproszeniem, że no wyblakła, nie? Wyblakła, bo wszystko było robione, wiadomo, szybko, szybko, byleby wyglądało na chwilę, a potem już tam dupa, nie? Też po remoncie, kurde, to ładnie, ładnie chodzi. Już nie puka, nie stuka. Tutaj akurat szacun dla taty, że udało mu się to tak. Znaczy ja ojciec ogólnie tam z zawodu mechanik maszyn rolniczych. Także jest od kogo się uczyć, jest od kogo się uczyć. Także tutaj wiedza jak najbardziej jest potrzebna w tym zakresie. Ale jest, oporowo. Godzina już chyba dochodzi 18. O, wpół do 6. A my sobie tutaj skończymy to dzisiaj. Ja nie będę wam tam długo wam tutaj gadał, bo zaraz się tutaj rozłączymy. Nie chcę też, chcę się też bardziej tutaj skupić na tej mojej pracy. Wiadomo, będą siewy owca, to coś się na pewno nagra. No i poproszę najwyżej tatę, żeby kamerkę włączył. Wam pokazał jak co idzie. Zobaczycie sobie też sprzęt i tak dalej. Więc Zetorek jest, Zetorek żyje, oddycha. Kto pamięta za starych czasów, ze starego kanału, to ten wie. No i co, no i to w sumie tyle by było. Przejedziemy sobie jeszcze tu do góry, na dół. Zostanie mi druga strona, no i przyczę. I będzie można się zawijać do Patryka, bo będę musiał jechać to odwieźć. Bo ten sprzęt będę musiał odwieźć, co? I po robocie. Jeszcze pewnie będzie filmik z bułkowania łąk, bo też tam bułkę sobie pożyczyć, przebułkować łąki. Ostatnio na łące byłem, tam dziki, kurde, tak tą trawę rozszarpały, że masakra tam. Gdzieś może jak znajdę zdjęcie, to wam wstawię. Bo też tam, kurde, byliśmy tam ze szwagrem, którego pozdrawiam. Szwagrem Filipem, bo byliśmy na łące i tam sobie układaliśmy puzzle, że tak powiem. Bo tą trawę trzeba było tam poukładać, tego tam trochę wysiałem nowej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tą bułką się jeszcze przejedzie i będzie cacy. A tymczasem co? Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, dużo zdrówka. I widzimy się w następnym odcinku. Dobijajcie dużo tam komentarzy. Dużo łapek w górę. No i subskrypcji możecie też zostawić. No wiadomo, to tylko liczby, ale chciałbym wiedzieć, ile was jest.